turniejach o Igrzyska Olimpijskie, bo Chińczycy nie grają. A więc sukces reprezentacji filipińskiej, która też w Azji ma swoje sukcesy, aczkolwiek na ostatnich miejscach. Przede wszystkim ustawienie przy wznowieniu gry jest niezmiernie ważne. W doskonałym miejscu pojawił się Michał Sokołowski. No i właśnie Soto przeciwko Balcerowskiemu. Słyszymy reakcję kibiców z Filipin. Matka Filipinka, który urodził się w Stanach Zjednoczonych, teraz fauluje Balcerowski. Ale nieźle sobie poczyna. Wywodzi się ze sportowej rodziny koszykarskiej. Jego ojciec i dziadek. Ale kiedyś również grali w basket. Te reguły i ta piłka już dwukrotnie, teraz trzykrotnie trafiła właśnie w ręce tego zawodnika. Dobry sezon w Japonii o podobnych parametrach, ale teraz takiego nie ma. Jest Aleksander Dziewa, który tam pod koszem walczy z Soto. Dwa razy nie trafił teraz Filipińczyk. I z pół dystansu skutecznie Chris Newsom. Fanów z Filipin, bo tutaj piski są właściwie przez cały czas, kiedy piłka jest w rękach zawodników w niebieskich strojach. Sokołowski, Sochan z pół dystansu trafia, pierwsze punkty dzisiaj. Bawić, tylko narzucić tutaj, starać się narzucić swoje tempo i wysoką skuteczność. Czapeta Giar, też dobrze wyszkolony zawodnik, weteran 37-latek. Na razie gość. Pominka, pominął to podanie tutaj pierwsze. Pluta, Sokołowski jest skuteczny niesamowicie. Wczoraj on i Ponitka trafili po 4 rzuty za 3 punkty przy 100% skuteczności. Pewnie niepilnowany i trafia Dwight Ramos. Tak, załamała się w pewnym momencie. No to znowu miało być podanie pod kosz bezpośrednie, ale Polacy wydawało się przechwycili, natomiast trafia po raz pierwszy trafia Igor Milicic. Dużo rzutów za 3 punkty oddaje dzisiaj Polska pod koszem, tymczasem Soto po raz kolejny. Świetnie biega do kontry, tak wysoki zawód. Tu przewagi dla gości z Filipin. Jeszcze strata Ponitki i kolejne punkty. Pięknie, przerwa dla Igora Milicicza. Pięknie. Podawał Sochan, jakiś blok teraz Soto na Milicicu. I jeszcze piłka trafia do Bahardo i ten zdobywa punkty. Bardzo efektownie. Pomocy czeka tutaj na pomoc Ponitka. Przy ewentualnym zagraniu tyłem do kosza, ale to świetnie. Filipińczycy zagrali. Bahardo zdobywa punkty. Niecelny Brownlee'ego. Jeszcze raz Sochan. Dziewa za 3 punkty, tak jest. Troszkę z przypadku zaburzony spacing. Jeszcze jedna akcja dla Sochana. Ten bliżej kosza i tym razem jest skuteczny. Tak, dobre panowanie nad piłką. Właśnie pytanie, kiedy znajdzie tę równowagę między oddawaniem piłki a graniem w obronie i w ataku dla siebie. Teraz ograł go Brownlee przy pomocy dobrej zasłony. Dana z numerem 32 jeszcze wchodzi na boisko. Brownlee trafia, jest Sochan, ale do niego piłka na razie nie trafiła. O! Pokazał wam atletyzm rodem z NBA. Gierewicz blokuje. Dziewa do Sochana i ten jeszcze raz skuteczny. Mamy grać z kontry. Do tego trzeba bronić, jeżeli to się będzie udało. Odgrywa piłkę Brownlee, jeszcze jedno podanie. Teraz nie może łapać piłki Filipińczyk, mądrze to zrobił jeszcze raz. Brownlee trafia za 3 punkty. W ostatniej sekundzie, no widzieliśmy taki sytuacji z zawodnikiem. Będzie być może szansa właśnie dzięki temu dla Balcerowskiego. Brawo, Ponitka z Balcerowskim też rozumieją się znakomicie i kończy tę akcję Balcerowski. Może dotrzeć właśnie w strefę podkoszową. Dalej Ponitka, 6 asyst, 6 zbiórek. Wszak także, jeżeli chodzi o każde rozgrywki w lidze, reprezentacji i pucharach, nigdy nie zdobył w seniorskich rozgrywkach 29 punktów. Tymczasem Brownlee skuteczny. Rewelacyjnie, naprawdę opanowany, ma perfekcyjnie. Ponitka naciskany bardzo dobrze przez Dwighta Ramosa. Sam za 3 punkty, nie, za 2 tym razem. Trudny rzut, pierwszy. Na zewnątrz do Tamayo. Soto odgrywa świetnie tę piłkę i trafia z kutkusza Tamayo. O 4 asysty z Turkapie. Ponitka zabrał piłkę z kozła rywalowi. Nie boi się tych rzutów za 3, czuje się niebywale mocny Mateusz Ponitka. Tego meczu Milicic nad koszem nie, ale jest Balcerowski.
najlepszych zawodników, pierwszych w końcu. 2,8 myślę w tej chwili już Milicicza, może nawet trochę wyższy. 2,18 Balcerowski, ale rewanż także ze strony Filipińczyków, świetnie. Mazurczak, teraz on do końca. No i wreszcie punktuje także, bo koncentrował. Perez, nie dał się ograć Mazurczak w prawą stronę, ale za trzy trafia Dwight Ramos. Tak, wychodzą nawet z trudnych cykl sparingów, 5 meczów, 3 przegrane. Zwycięstwo wczoraj nad Nową Zelandią, kolejnym zwycięstwem Sokołowski z niebywałą. Tutaj skoczył poza boisko, ale też tej akcji nie skończyliśmy punktami, a zdobywaje Brownlee. Tak, zaangażowanie rewelacyjne, ale już całkiem inaczej od Nowej Zelandii grają Filipińczycy, kładąc nacisk na grę bliżej kosza. Sokołowski tymczasem spokojnie, ale w dalszym ciągu tutaj ten zawodnik jest aktywny i atakuje Michalaka. Sokołowski jeszcze raz pod koszem. 16 punktów Michała dziś. Przygotowany i powalczyć i pokazać całym ciałem, koledzy, z piłką. Jestem tutaj gotowy, aby zdobyć punkt. A Brownlee raz jeszcze. Tak, tak. To musi reagować chyba tutaj. Ramosowi ten zablokowany. Rewelacyjny powrót Olka pod własny kosz, ale trzeba grać dalej. Brownlee za 3 punkty. I piszczy. Nawet objęcie prowadzenia ma zespół Filipin. Brownlee pod kosz, świetna zasłona i dobre wykończenie akcji, remis. Do końca trzeciej kwarty. Chcę tutaj sprawdzać rezerwy, trener Milicic to nie może dziwić. Dziewa doskonale rozegrał to Mazurczak. W swoim stylu z Andy Mazurczakiem. No i to granie tyłem do kosza. Teraz świetnie odsuwał się Dziewa, niemal przewrócił się tam po hardo, ale jednak zdobywa punktę. Do wyjeżdżania pod kosz. Przewrócony, jeden, drugi, trzeci Filipińczyk, Nizioł, punkty zaliczone. Dużo ruchu Polaków. Wrócił Michalak na boisko, jest też Milicic i on dobija. Brawo, brawo, w ogóle ta cała akcja. Radziła sobie reprezentacja Polski. Znowu walczy Milicic. Bardzo. Świetnie tę piłkę odegrał i spod kosza Tamayo. Nie trafił Newsom, ale zebrał i jeszcze świetnie dograł. Dobrał niego, 23 punkty zdobył już w takich strojach przeciwko naszemu zespołowi. Jest coś w tej obronie się dzieje. Mimo, że jeszcze tego meczu nie wygraliśmy. Pluta pierwszy w kontrze. Trafia. Brawo dla Sokołowskiego za podanie. Zostało kilka sekund tylko na tę akcję. Brownlee świetnie to rozwiązał. 25 punktów dzisiaj zdobył. Fana akcja również wykonana przez Mazurczaka. Asysta w jego wykonaniu. A w odpowiedzi Fajardo. Pluta teraz został sam. I trafia za 3 punkty. 3,5 minuty. Spóźnił się Pluta, musieli pomóc koledzy i to wykorzystuje Justin Brownlee. Sokołowski z Zyskowskim zupełnie nie ma obrony i sobie Polacy swobodnie rzucają. Oj, boję się, co teraz powie Tim Kohn, bo bierze... ...prezentowana na olimpiadzie. ...z Gruzją i z Łotwą w tych kwalifikacjach, więc... Może nie do końca literalnie Gruzini to jest Europa, ale też kultura europejska. Jeszcze raz Brownlee. Razem wyszedł z tego podaniem, ładny zwrot Ramosa i trafienie za dwa. Świetnie, świetnie, teraz to nasi gości. Także zagrywka, która tutaj przez Jarosława Zyskowskiego przechodziła i ten trafia za 3 punkty sprzed nosa Soto. Idealnie to było. No i tym razem nie, ale znowu nie mamy zbiórki. I jeszcze jedna akcja, Fajardo faulowany pod koszem. Tak to zrobione, żeby piłka była w jego rękach. Skuteczność tej akcji, tego zagrania jest najważniejsza. Ponad to, czy on ma rację, czy nie ma racji. Trafia dwa razy legendarny Jasem Ramos za 3, jeszcze trafia z dystansu z faulem Zyskowskiego. No, stwarza się jeszcze szansa tu na powalczenie dla reprezentacji Filipinów.
Aleksander Dziewa na pozycji centra, Michalak za 3 punkty. Tak jest, poszło, poszło. W końcu doczekał się i Michał Michalak i 6. Ramos raz jeszcze raz skuteczny. Świetnie ułożona ręka Ramosa, on rzucił na pick and papa, gdzieś tam uciekał Dziewa. Brown nie oddaje piłkę, jeszcze jeden rzut za 3 punkty Ramosa. Robi się gorąco. Fajardo jeszcze odegrał tę piłkę umiejętnie. 2 sekundy do końca, 1-0. I to się tak skończy. Wygraliśmy ten mecz. Wygrała Polska 82-80. Chciałoby się mieć lepszy wynik, ale zwycięstwo chyba najważniejsze. Tak, dokładnie. No, każdy mecz jest inną historią, jak to się mówi też w naszym slangu. Nie zawsze jest niedziela.